Anna Przybylska, urodzona w grudniu 1978 w Gdyni, aktorka i fotomodelka, otrzymała propozycję prowadzenia programu Perfekcyjna Pani Domu i jurorowania w Mam Talent, jednak odrzuciła te oferty. W 2000 roku poślubiła tenisistę Dominika Zygrę. Małżeństwo to po roku czasu zakończyło się rozwodem. Następnie była w związku z piłkarzem Jarosławem Bieniukiem, z którym miała córkę Oliwię urodzoną w 2002 oraz dwóch synów, Szymona urodzonego w 2006 i Jana urodzonego w 2011. Aktorka zmarła 5 października 2014 roku w swoim rodzinnym domu. 9 października została pochowana w grobie swojego ojca na cmentarzu przy parafii świętego Michała Archanioła w Gdyni. Miała 35 lat. Piotr Szwedes, urodzony w sierpniu 1968 w Lidzbargu Warmińskim. Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi. Jego żoną jest wieloletnia partnerka aktora Anna Szwedes. Owocem tego małżeństwa jest trójka dzieci, córki Martyna i Zuzanna i syn Szymon. Alina Janowska, urodzona w kwietniu 1923 w Warszawie, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie trafiła do łódzkiego Teatru Syrena, grała w kabarecie Gong. Była żoną Andrzeja Boreckiego, z którym miała córkę Agatę, urodzoną w 1957. Od 1963 była żoną architekta Wojciecha Zabłockiego. Mieli dwoje dzieci, Michała urodzonego w 1964 i Katarzynę urodzoną w 1969. Cierpiała na chorobę Alzheimera. Zmarła 13 listopada 2017 w Warszawie, mając 94 lata. Została pochowana w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Paweł Wawrzecki, urodzony w lutym 1950 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny. Jest absolwentem Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Występował w kabarecie Olgi Lipińskiej. Prowadził również Koło Fortuny. Jest synem Stanisława Wawrzeckiego. Był żonaty z aktorką Barbarą Winiarską, która zmarła w 2002 roku. Owocem tego związku jest córka Anna. W lutym 2009 ożenił się z milionerką dr Izabelą Roman, na co dzień mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. Anna Nechrebecka, urodzona w grudniu 1947 w Bytomiu, aktorka teatralna i filmowa. W 1969 ukończyła studia w warszawskiej PWST. Aktorka była dwukrotnie zamężna. Jej pierwszym mężem był Gabriel Nechrebecki, którego poznała na studiach w wieku 18 lat. Po 5 latach doszło do rozwodu. Jej drugim mężem jest dyplomata i specjalista od prawa międzynarodowego Iwo Byczewski, którego aktorka poznała nad morzem. Są ze sobą ponad 40 lat. Owocem tego małżeństwa są dwie córki, Agata i Magdalena. Kazimierz Kaczor, urodzony w lutym 1941 w Krakowie. Aktor teatralny i filmowy, prezenter telewizyjny. Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie. Aktor jest po dwóch rozwodach. Aktualnie jest żonaty z Bożeną Michalską. Jest ojcem dwóch córek, Katarzyny Kaczor i Agnieszki Kaczor. Leszek Teleszyński, urodzony w maju 1947 w Krakowie. Aktor filmowy i teatralny. W 1969 roku ukończył Akademię Sztuk Teatralnych imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. 12 grudnia tego samego roku zadebiutował na scenie teatralnej. Z pierwszego małżeństwa z aktorką starszą od aktora o 6 lat Ireną Szczurowską ma córkę Karolinę. Poznali się w teatrze. Druga żona Jolanta jest psychologiem. Spotykali się przez rok, a po tym czasie pobrali się. Nie mają dzieci. Renata Gabrielska, urodzona w marcu 1972 w Olsztynie. Modelka, aktorka i reżyserka filmowa. Wicemis Miss Polonia 1993. Przez ponad 3 lata aktorka Złotopolskich spotykała się z producentem muzycznym starszym od niej o 14 lat, Stanisławem Trzcińskim, za którego wyszła za mąż. Jerzy Turek, urodzony w styczniu 1934 w Tchórzowej.
aktor teatralny i filmowy. W 1958 roku ukończył studia na Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. W swoim życiu związany był głównie z teatrami warszawskimi, z Teatrem Syrena, Polskim Narodowym, Rozmaitości i Kwadrat. Swoją żonę Bolesławę poznał przed maturą. Przez obowiązki zawodowe na własny ślub spóźnili się 45 minut. W 1964 roku na świat przyszli ich dwaj synowie bliźnięta Piotr i Paweł. Jerzy Turek w lipcu 2009 przeszedł udar mózgu. Zmarł 14 lutego 2010 w wieku 76 lat na białaczkę. Został pochowany 8 dni później w Kobyłce koło Warszawy. Ewa Kasprzyk, urodzona w styczniu 1957 w Stargardzie Szczecińskim. Aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. W 1983 roku ukończyła studia na PWST w Krakowie. Niedługo po ukończeniu szkoły aktorskiej dołączyła do zespołu Gdańskiego Teatru Wybrzeże. Jej mężem był Jerzy Bernatowicz. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem. Owocem tego związku jest córka Małgorzata, urodzona w 1987 roku. Córka z zawodu jest piosenkarką. Paulina Młynarska-Moritz, urodzona w listopadzie 1970 w Warszawie. Dziennikarka i prezenterka radiowa oraz telewizyjna. Jest córką Wojciecha Młynarskiego i Adrianny Godlewskiej. Ma dwoje rodzeństwa, siostrę Agatę i brata Jana. Zajmowała się realizacją reklam telewizyjnych i radiowych oraz prowadzeniem szkoleń z wystąpień publicznych. Czterokrotnie rozwiedziona. Z nieformalnego związku z Pawłem Neumannem ma córkę Alicję. Jej ostatnim mężem był amerykański dziennikarz Michael Moritz. Małgorzata Socha, urodzona w kwietniu 1980 w Warszawie. W 2003 ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Debiutowała na scenie tytułową rolą w spektaklu teatru telewizji Anka w reżyserii Radosława Piwowarskiego. Występ w serialu Złotopolscy był jej debiutem telewizyjnym. 5 lipca 2008 roku poślubiła inżyniera Krzysztofa Wiśniewskiego. Mają troje dzieci. Zofię urodzoną w 2013, Barbarę urodzoną w 2017 i Stanisława urodzonego w 2018. Andrzej Neyman, urodzony w listopadzie 1974 we Włocławku. Aktor, reżyser, prezenter telewizyjny. W 1997 ukończył Akademię Teatralną imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jego żoną jest Małgorzata, z którą jest już od ponad 20 lat. Poznali się w jednym z warszawskich klubów. Owocem tego małżeństwa jest dwójka dzieci, syn i córka.